Masz silne dłonie, wiesz? Ojciec nie musi się o niczym dowiadywać. Tak każdy wie, że ugania się za młodszymi. Oj tam! Jak to się ugania? No co się ugania? No, no że czasami się spojrzę na jakiegoś mężczyznę, to od razu ugania się. 18-latka! A czy ty musisz mi tak mocno obciągnąć te włosy? Przepraszam najmocniej, ale widzi pani, to jest jedna z najnowszych metod czesania. Bo na takie kłaki to nie wystarczy raz tylko po prostu pociągnąć no, ręką. Jakie tak, kłaki, no jakie kłaki, no. Zaraz, chłopcze, grzeczniej tak może, jak ty się odzywasz do mojej córki? A w ogóle wieku się kobiecie nie wypomina. Jak sen, przeminęłaś szybko, teraz wiem, co to znaczy stracić wszystko i jak boli, gdy zostaniesz sam. Jak noc, dałaś zgubić mi się, bo to, co najdroższe widzę wszędzie, tam gdzie ty i ja. Pobudziłeś się tutaj, wiesz? Dziękuję, pani Maria. Tak. Nie ma za co dziękować. Pani Maria? Tak? A tak właściwie to pani coś ode mnie chce? Jestem przecież lokajem, to chyba powinienem teraz sprzątać u pani w domu. Chłopcze, no nie psuj nastroju, spójrz, jak to jest piękny. Jaki klimat, nastrój. Nie psuj tego. Jest tak sexy. No ale jakiej atmosfery? Wiesz co? A ty w ogóle, to masz jakąś dziewczynę? Mam. Magdę taką. Pozbędziemy się jej. Ale ja nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. No, ona może być zła. Będzie okej. Okay. Pogadamy o tym w domu. Jak krzyk cichy i przerwany, już nic nie zagoi. Oskar wraca do domu z nocnego bankietu. A cóż to, widać, że alkohol uderzył mu do głowy. Syn pani Marii jest na tyle pijany, że nie zauważa tej wariatki psychofanki. Jeśli chcesz, zaufaj mi, ja naprawdę zmienię się. Zrozumiałem, jaki świat zamiar wobec życia ma. A to co? Pani Maria chyba poczuła motyle. Ten chłopak ma 17 lat. W domu pani Marii po raz kolejny wrzawa. Tym razem Angela i Lena otrzymują solidny opiernicz. Oskar dowiedział się, że Lena zapomniała spuścić wody w WC, a Angela usiadła na kanapie, na której tylko on może siadać. Czy pani Maria jest wolni? Już od samego rana lokaje pani Marii w pocie czoła pracują w ogrodzie. Ej ty. Co? Szczerze mówiąc, to ja nie wiem, czy my pracujemy tu tak naprawdę jako lokaje. O co ci chodzi? Wczoraj wieczorem pani Maria dziwnie się zachowywała. To nic nowego. Wiem, wiem. Zaczęła mnie dotykać, jak wczoraj odkurzałem. Gdzie dotykać? No tam wiesz, gdzie to, co chłopcy mają. A, tam. No to okej. Okay. Ciebie też? Gdzie?
nie? Tam. Tak. Oskar postanawia osobiście sprawdzić, czy wszystko wykonują jak trzeba. Osobiście uważam, że to ostatnia osoba, która powinna się wypowiadać na temat pracy. A co ty tu robisz? Ja właśnie... My wracamy do pracy, Oskar, spokojnie. Jak ty do mnie poszedłeś? Panie Oskarze, znaczy się. Idziecie za mną, chodźcie. Dlaczego tak wolno pracujesz? Taki duży ten wasz ogród. Jesteś bezczelny. To jest suche. A wy co tak stoicie? Panie Oskarze, co mamy jeszcze zrobić? Jak to jeszcze co macie zrobić? Proszę tu wytrzeć liście. Ale zrobiłyśmy to już tydzień temu. Co tam mi powiedziałaś? Nic, panie Oskarze, wycieramy liście, wycieramy. Sprzątać! Następny. Chodź tu, Oskarku, chodź. Do swojej fanki. Był taki zdziwiony Oskar. Mam cię. Same fajne fotki. Takich to jeszcze nie miałam. To jest jakaś masakra. Nie praca, a cyrk. Ten Oskar to jest główny wariat w tej rodzinie, słuchajcie. Pani Maria to jeszcze też, ale ten Oskar... W ogóle można takie zadanie wymyśleć. Wycierać liście, słuchajcie. To liście nie tak wytarte. To nie tak posprzątane. Wariacie, Jezus, ja nie mogę. Miłość psychofanki do Oskara zaczęła się już kilka lat temu, gdy po raz pierwszy zobaczyła w telewizji film ze swoim idolem. Oskar zagrał w nim sparaliżowanego chłopaka na wózku. Film okazał się totalną klapą, ale sam główny bohater był tak dumny z tej roli, że postanowił urządzić prywatną ceremonię wręczenia Oscara. Coraz bardziej wyszczekana ta służba jest. To fakt. Wiesz co? Zobacz, kilkadziesiąt filmów, setki wywiadów i oni mówią, że jestem ciężki we współpracy, rozumiesz? Mam taki pomysł, mamo, żeby po świętach dzwonić Angelę i tą kucharę, bo mnie działają na nerwy już. No po świętach tak, to dobry pomysł. Wiesz, one też mi działają na nerwy. Często masz migreny co chwila. Jeszcze ten pies szczeka. Zabijający ten pies. Dobra, słuchaj, ja mam spotkanie teraz z agentem, więc lecę. Wieczorem się spotkam. Pa, pa, pa. Pa, hej, hej. Powieszam mą drogę, ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, tobie powieszam mą drogę, ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Poprowadź jak Jego prowadzisz, przez drogi najprostsze z możliwych. I pokaż mi jedną, tę jedną z nich.